Siemano, z tej strony ja, MWK, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale. Jak możecie zauważyć, jest to kolejny odcinek 5 bugów z Minecraft, więc to jest chyba wasza ulubiona seria, bo zauważyłem, że bardzo wam się podobają odcineczki i dużo łapek zostawiacie właśnie pod tymi filmami, co mnie bardzo, ale to bardzo cieszy. Dlatego, jeżeli jesteście nowi i chcecie więcej właśnie odcinków z tej serii, to zostawiajcie łapeczki w górę i subskrybujcie ten kanał, żeby nie przegapić żadnego filmu, bo to filmy pojawiają się, słuchajcie, codziennie, a szkoda by było przegapić takie zarąbiste filmy. No, a w dzisiejszym odcinku, tak jak sam tytuł na to wskazuje, przedstawię wam 5 bugów w naszym Minecrafcie 1.14.3, o których nie mieliście pojęcia. Tak mi się wydaje, że no, nie powinniście mieć pojęcia o nich, bo są to dosyć świeże błędy. Filmik, z których biorę, słuchajcie, te wszystkie informacje macie w opisie, więc możecie sobie sprawdzić. No i co, ja nie będę przedłużał, mam nadzieję, że łapa zostawiona, subik też i po prostu, słuchajcie, zaczynamy. A pierwszym błędem, jaki wam chcę przedstawić, jest, słuchajcie, błąd z lilią, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale teraz w Minecrafcie tym właśnie 1.14.2 są takie możliwości. Czekajcie, gdzie są trapdory? A, są, tutaj. Jeżeli oglądaliście odcinek z Minecraft Ferajny, to wiecie, że można, słuchajcie, teraz z trapdorem robić takie fajne rzeczy. Pod wodą raczej też. Pod wodą raczej też. Tak, pod wodą tak samo możemy robić, jak i, słuchajcie, na zewnątrz. Zabawne jest to właśnie, że cały błąd polega na tym, że jak mamy tutaj... jak to jest w zasadzie dodane do Minecrafta, to z tym trapdorem, tak mi się wydaje, tak akcja z lilią wygląda w ten sam sposób, że kładziemy po prostu lilię i słuchajcie, jak możecie zauważyć, od razu jesteśmy zanurzeni, proszę bardzo. No to nie wiem, czy to tak powinno być, wydaje mi się osobiście, że nie i że można to zaliczyć jako błąd, ale czekajcie, ja chciałbym to tak, o... Wow, nie, źle postawiłem, uwaga i pyk! No jest to według mnie błąd i to był właśnie pierwszy błąd. Możecie dać znać oczywiście w komentarzu, czy wiedzieliście o tym i czy podobał wam się w skali od 1 do 5, bo zawsze się bawimy, słuchajcie, właśnie w taką zabawę w komentarzach, że jeżeli podoba wam się jakiś błąd, to dajecie mu ocenę, a ja wtedy waszemu komentarzowi przypinam wtedy serduszko, więc myślę, że warto. Ale dobra, to był pierwszy błąd właśnie z lilią. Przechodzimy teraz do drugiego. Drugi jest dosyć ciekawszy, bo zazwyczaj, słuchajcie, jak rzucimy enderperłą, to ona nas teleportuje, nie? I to tak... No, to jest normalne, bo jest po prostu enderperła i jak sobie gdzieś tam rzucimy gdzieś daleko, to ona po prostu dotykając jakby... wow, bloku, od razu nam steleportuje. Można zrobić, słuchajcie, tak, jest na to błąd, który wam właśnie teraz zaprezentuję, który umożliwia właśnie deaktywowanie, jakby działanie perły, coś takiego. Chodzi generalnie o to, że jak wyrzucimy perłę w taki sposób, jak teraz widzicie, zapiszemy świat, wyjdziemy z tego świata i wyjdziemy jeszcze raz, to ta perła, która została przez nas wyrzucona, o, jak możecie zauważyć, ona, słuchajcie, kompletnie nie zadziała. Co jest ciekawe, jeżeli włączymy nawet sobie survival, czekajcie, game mode survival, o, proszę was bardzo, jak sobie ją wyrzucimy i zapiszemy, jak możecie zauważyć, mamy 15 perełek, nie mamy 16, czyli jedną wyrzuciliśmy, dajemy sobie zapisz, tak jak wcześniej, wbijamy sobie tutaj, to normalnie, słuchajcie, perełka nam zabiera i ta perełka, słuchajcie, jak możecie zauważyć, kompletnie nie działa i ona po prostu znikła, jej po prostu nie ma, więc to był, słuchajcie, drugi błąd w dzisiejszym odcinku, możecie dać znać, czy o tym wiedzieliście. Jak według mnie jest to dosyć ciekawe, serio, jest to dosyć ciekawe, bo w zasadzie jeżeli, jakby wam to powiedzieć, jeżeli źle wykorzystacie enderperłę, to jesteście w stanie jakby wyłączyć jej działania, ale nie wiem, czy to zadziałałoby na serwerze, jakbyście to zrobili szybko, być może. Jest taka szansa, ziomale, jest taka szansa, ale przejdziemy do trzeciego błędu dzisiejszego odcinka, który jest chyba najbardziej, jest jedną z najciekawszych rzeczy właśnie w dzisiejszym filmie, ponieważ, nie wiem, czy wiecie, jak jest właśnie ten kolorowy piasek, który mamy w Minecrafcie, po zalaniu go wodą, on się zmienia w terakotę. I cały błąd polega na tym, że jeżeli zalejemy sobie właśnie takiego trapdora wodą, albo taką, słuchajcie, skrzynkę wodą, albo powiedzmy ognisko zalejemy sobie właśnie wodą, chociaż no tutaj to słabo zadziałało, to generalnie
jak sobie teraz tą terakottę, słuchajcie, tutaj zrzucimy, bo jak dobrze wiemy, to jest piasek, czyli on nie ma, słuchajcie, fizyki, czyli jak spadnie, to zmieni się, powinien się zmienić w terakottę i pewnie się zastanawiacie, co się stanie z tymi itemami, które tutaj pod tą wodą są. Otóż one powinny zniknąć, tak, dobrze usłyszeliście, one powinny zniknąć, już wam pokazuję, patrzcie, cyk, cyk, cyk. Jak były tutaj itemy, tak, słuchajcie, ich nie ma. Tak, wiem, jest to trochę creepy. Ja sam się zdziwiłem, że coś takiego właśnie w Minecrafcie działa. Zaprezentuję wam to jeszcze raz i w sumie możemy zaprezentować to jeszcze na innych jakichś przedmiotach. Tylko się zastanawiam właśnie w zasadzie na jakich. Może też na tym. Na kowadle też to powinno, słuchajcie, zadziałać. Bo tu chodzi generalnie o bloki, które można właśnie sobie zalać wodą. A, czyli tego jednak kowadła nie zalejemy wodą. A coś mi się wydawało, że można. Enchanting table też nie zalejemy wodą. A ender portal też nie? Ej, jak to? Czekajcie. Nie, dobra, 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 dobra. To musimy sobie znaleźć coś innego. Płotek. Płotek powinien być zalany przez wodę. Tak, i płotek powinien tak samo, słuchajcie, zareagować jak te wszystkie itemy, które są tutaj poukładane. Więc zaczynamy od płotka. Cyk. Wow! Ej, płotek. Dobra, czyli płotek jednak nie działa, ale jak możecie zauważyć, skrzynka, trapdoor i ognisko, słuchajcie, sobie znikają. Płotek pewnie nie znika przez to, że to jest blok i on ma troszkę, jakby, no jak widzimy, no wchodzimy sobie na płotek, to od razu jesteśmy wyżej od bloku, więc dlatego może to tak nie działać, ale jestem ciekawy, co by mogło jeszcze zniknąć, tak serio. Ender chest wydaje mi się, że powinien zniknąć i wydaje mi się, że powinno zniknąć może jakaś, nie, ta piła to nie. Zastanawiam się po prostu, jakie itemy, słuchajcie, można teraz zalewać tą wodą. Schody mogą zniknąć, rzeczywiście, schody mogą zniknąć. O, proszę bardzo, spróbujmy. Nie, nie, nie znikną. Dobra, ej, nie będę tego rozkminiał, bo to nie ma sensu. Ale możemy jeszcze sobie sprawdzić tego ender chesta. On powinien zniknąć. Tak, on zniknął. Bo tu w tym wszystkim chyba bardziej, w tym bugu bardziej chodzi o to, że jeżeli mamy powierzchnię wody jakby nad blokiem, to wtedy to, słuchajcie, znika, bo piasek się ten łączy z wodą i wychodzi terakotta i te wszystkie właśnie itemy znikają. Możecie dać znać, czy wiedzieliście o tym. Ja osobiście o tym nie wiedziałem i uważam, że to jest jeden z lepszych błędów w tym odcinku. Jak i nie w ostatnich trzech, tak mi się wydaje, chociaż też było dużo ciekawych, więc jeżeli nie widzieliście poprzednich odcinków, bardzo serdecznie zapraszam do wbijania w karty i w playlistę, ponieważ tam możecie sobie nadrobić właśnie odcineczki. Ale dobra, oj, trzeci błąd, słuchajcie, jest już za nami. Teraz, o nie, ja miał być tak ładnie, amerykańsko. Tylko nie to, dobra, okej. Czwarty błąd dzisiejszego odcinka, czyli już przedostatni, polega, słuchajcie, na tym, że jeżeli łowimy sobie rybki, to jest taki mikrobłąd w sumie. Wydaje mi się, że przy zwykłej rozgrywce w Minecrafcie nie zwrócilibyście nawet na to uwagę, bo sorki, nie mielibyście po co zwracać na to uwagę, w sensie naprawdę. Ale dobra, wyobraźcie sobie, że jesteśmy sobie, ej, ładny w sumie teren tu się wygenerował, serio, ej, ładnie tu. Ładna mapa, naprawdę, ej, ładna, serio, podoba mi się. Zróbmy sobie dzionek, łowicie sobie ryby w ten sposób i zazwyczaj jak ruszacie sobie wędką, to jak możecie zauważyć, ta linka, która idzie, ona się rusza wraz z jakby patykiem, można to tak nazwać. No chodzi generalnie o to, o, czekajcie, chyba coś złowimy, uwaga, uwaga, czy ja coś złowię? Uwaga, czy ja coś złowię? Dobra, nie złowiliśmy. Ale generalnie chodzi o to, że ta linka cały czas podąża za patykiem. Jeżeli dacie wędkę do drugiej ręki, to ta linka, jak możecie zauważyć, ona w ogóle spierdziela gdzieś daleko, a patyk w ogóle się nie rusza. O, złapaliśmy coś? Nie, już myślałem. Więc to jest właśnie ten mikrobłąd. No możecie zauważyć różnicę generalnie, nie? Możecie zauważyć różnicę, jest ona dosyć duża, bo tutaj się patyk rusza i jest to w miarę naturalne, a tutaj kompletnie nic się nie rusza, tylko sama linka. Ej, w sumie zabawny błąd, myślę, że można z tego zrobić coś ciekawego, ale oczywiście nie trzeba, więc to był, słuchajcie, przedostatni błąd dzisiejszego filmu, czekajcie, musimy sobie tą wędkę tutaj schować i ostatni błąd, jaki chcę wam zaprezentować w dzisiejszym odcinku, polega, słuchajcie, na tym, że możemy, słuchajcie, wchodzić po płotkach jak po drabince. Tak, pewnie to brzmi dziwnie, jak tak o tym mówię, ale to jest naprawdę wykonalne. Co potrzebujecie? Potrzebujecie, słuchajcie, tych itemków, co widzicie, czyli płotków, drabinek i jakiegoś budulca.
Cały bug polega na tym, że zrobicie sobie na przykład taką konstrukcję. O nie! Tylko nie to. No ale dobra, taką konstrukcję. Chodzi w niej o to, że jeżeli macie płotki, na przykład macie coś ogrodzone, powiedzmy, że to będzie jakiś tam domek i chcecie wbić, przeskakując jakby płotki, bo normalnie nie przeskoczycie płotka, jeżeli się podsadzicie, to jest chyba oczywiste, że sobie to przeskoczycie, ale jeżeli macie drabinki i zaraz za płotkiem jest jakaś ściana, to możecie, słuchajcie, położyć właśnie w ten sposób drabinki, po prostu podejść, podskoczyć i jak możecie zauważyć, przechodzimy normalnie, tak jakby tutaj była drabinka, bezproblemowo, aż na to chyba powinno działać nawet na survivalu. Wydaje mi się, że na 100% działa na survivalu. No jak widzicie, bezproblemowo przechodzimy tutaj. Tutaj nie damy rady, jak skaczemy, a tutaj jak wskoczymy i są drabinki, to na luzie możemy sobie, słuchajcie, wbić. I to był właśnie ostatni błąd dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę i piszcie komentarze, który błąd wam się najbardziej podobał. Mi osobiście chyba ten z terakotną. W sensie to jest taka naprawdę dosyć mocna ciekawostka. No to jest ciekawostka i błąd, taki dosyć poważny, bo, no sorry, ale nie powinny znikać bloki jednak w Minecrafcie przez to, że inny blok na nie spadnie. Takie jest moje zdanie oczywiście, wy możecie mieć inne. Więc napiszcie w komentarzu. Ja byłem MWK, to był kolejny film właśnie z 5 bugów z Minecraft. Jeżeli chcecie więcej, wiadomo co robić. No i co, widzimy się jutro, trzymajcie się, na razie i pa, pa!